Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus otworzył usta i nauczał. Jedna z tych czynności jest nam bardzo bliska. Otwieramy usta, żeby mówić dużo i niepotrzebnie. Często nasze słowa niczego nie wnoszą, są jak woda na młyn. Mówienie z założenia nie pozwala słuchać, bo przecież skoro mówię, to nie daje innym możliwości wyrażenia swojego zdania. A kiedy na chwilę milknę, to druga strona już zwyczajnie nie ma ochoty, by zabierać głos. Jezus otworzył usta i nauczał, bo wcześniej słuchał tego, o czym mówią ludzie. Wie, z jakimi problemami się mierzą, jakie mają braki, co ich boli i czego potrzebują. Jego słowo nie jest wypełniaczem, ale ma moc sprawczą. Jeśli każda grupa pokrzywdzonych wymieniona w błogosławieństwach, ubodzy w duchu, smutni, uciskani, szukający sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, prześladowani, usłyszy, że w swoim problemie są błogosławieni, a więc nie są pozostawieni sami sobie, to oni zaczynają inaczej na to spoglądać. Każda niedogodność, jakiej doświadczamy w życiu ziemskim, jest biletem wstępu do wieczności. Ja nie mam szukać tych problemów na siłę, ale jeśli się pojawiają, to mam je przyjąć z nadzieją, że Bóg będzie mi wsparciem. Błogosławieństwa są oznaką szczęścia, a motyw szczęścia związany jest z inauguracją Królestwa Bożego. Orędzie zawarte w błogosławieństwach jest przesłaniem o Bogu, który jest Ojcem i który ofiarowuje błogosławieństwo w zjednoczeniu z Nim. Przyjąć je można jedynie przez wiarę. Jezus ogłasza szczęśliwymi tych, którymi świat pogardza. Tacy ludzie uchodzą w oczach ludzi za godnych litości, współczucia, a przez wiarę wszystko się odwraca. Błogosławieństwa skierowane są do wszystkich. Nauczyciel nie tylko naucza uczniów, którzy go otaczają, nie wykluczając przy tym żadnej grupy społecznej, ale także przekazuje nam uniwersalne przesłanie. Wylicza zatem pewne postawy, które powinniśmy przyjąć i zachowania moralne, o które nas prosi. Błogosławieństwa są doskonałym aromatem Pana uczestniczącego w dziejach ludzkości. W twojej i w mojej historii. Nawet mowa o poświęceniu życia, o śmierci, o krzyżu w tym nauczaniu jest zachętą do radości. Może i doświadczacie z różnych stron jakichś komplikacji czy uprzykrzeń z powodu naszej wiary. To wszystko prowadzi tylko do jednego, żeby nasze życie było spójne w wierze, słowach i czynach. Dlatego nie wszystko musimy skomentować, bo czasem właściwe jest zachowanie milczenia wśród ludzi, ale jednocześnie należy wołać do Boga w sercu, by nas wspierał. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie, powiedział Jezus. I jakkolwiek to brzmi, bo może oburzamy się na te słowa, nie rozumiejąc, jak można cieszyć się z nieszczęścia, to w całości ma to sens. Bóg nam błogosławi, gdy wybieramy najlepszą cząstkę, gdy zgadzamy się być najmniejszymi. Bóg błogosławi nam, gdy pokazujemy Mu nasze puste ręce. Jest to zgoda na własną nędzę, bo przecież wszelkie dobro i tak pochodzi od Boga. Boże błogosławieństwo spływa na nas, gdy chcąc naśladować Chrystusa, ponosimy trudy idąc tą samą drogą. Jest to droga dusz najmniejszych, a prowadzi do największego szczęścia, największego błogosławieństwa, jakim jest sam Bóg, który obdarza duszę swoją obecnością w niej. Błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.